Okej, hello, witam was bardzo serdecznie w czwartym już odcinku z Need for Speed The Run. W poprzednim odcinku skończyliśmy etap w Parku Narodowym i zaczęliśmy Dolinę Śmierci. I prawdopodobnie w tym odcinku właśnie dojedziemy do Las Vegas. Więc zobaczymy, co tam będzie na nas czekać ciekawego. Kontynuujemy wyścig. Jak najbardziej jedziemy. Jinktune Road skończony i teraz mamy Old Spanish Trail. No dobrze. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Awansuj o 8 pozycji. Da się zrobić, myślę. Już nie takie wyczyny robiliśmy. Ups! O, w dupkę. To oficjalnie mi się trochę popsuły plany. Jeśli o to chodzi. O 8 pozycji. Będziemy mieli akurat 150 miejsce. Ale zajebiście. Dobra. Haha, tak to się robi. Dobra. Mamy 155 miejsce, jeszcze tylko 4 musimy wyprzedzić. O shit, drugi. Spróbujmy dogonić tego świra przed nami. Jeszcze jeden samochód policyjny. Wypierdalaj. Dobra, to był chujowy skrót, jeśli o to chodzi. No nie mogę, no ja dogonić. Tutaj mamy coś. Czyste wyprzedzenie. Ale jeszcze policja nas goni, to nie za bardzo... O Jezu! To było niezłe. Dobra, jeszcze dwóch mamy do wyprzedzenia. Tylko, że ich nie widać. Cholera, gdzie oni są? Zostały 3 km do mety. No nie ma nie. O, fuck. Dobra, wyprzedziliśmy ich. Ale zajebiście, oni się zatrzymali na blokadzie drogowej. Jakaś mafia musiała spowodować ten wyścig, skoro policja nas ściga. Nice, idealnie, nawet sobie samochodu nie rozwaliłem. 150 miejsce, 151. Jeszcze jedno miejsce musimy pokonać. 6 poziom. Doskonały przejazd, cieszę się. Jeszcze jedna pozycja. Odblokowano XP za niszczenie radiowozów. Teraz możesz zdobywać dodatkowe XP w pościgach policyjnych. Nowe premie XP obejmują kasowanie radiowozów, unikanie blokady drogowych, taranowanie blokad drogowych. Dobrze. Kontynuuj the run. Co to za laseczki? Co to za duperki? No dobra, dwie siostry na to wychodzi, tylko
Co ja mam z nimi wspólnego? Lubię tego kolesia, on jest całkiem spoko. Taki w porządku. Żeby nie powiedzieć, że jest zwałowy w chuj. Nice. Koleś już pewnie zgrzany jak biała na święta. Już się rozmarzył chłopak. Nice. Czyli to jest teraz nasz cel. Pokonanie tych lasek. Wyścig z rywalem. Czasami spotkasz na swojej drodze rywali, którzy są bardziej doświadczonymi i agresywnymi kierowcami. Aby wygrać, musisz pokonać rywala w wyścigu do mety. Pokonując niektórych rywali, otrzymasz klucze do ich samochodu. Ale zwała, dobra. To jedziemy. Dobra, to Niki już jest pokonana, jeszcze Mila, albo na odwrót. Trudno powiedzieć. A, wyprzedziła mnie. Bardzo fajna muzyka. Już się skoro już mówię o muzyce, to właśnie już się do mnie przysrali o prawa autorskie w odcinku numer 3. Tak, w odcinku numer 3 przysrali już się o jedną piosenkę, przez co mój odcinek nie będzie wyświetlany w Niemczech. No cóż, co ja mogę za to? I tak moim docelowym odbiorcą są ludzie w Polsce, więc... to, że w Niemczech ludzie nie mogą oglądać mojego odcinka z Need for Speed The Run, jakoś mnie strasznie nie boli, no ale sam fakt. Przecież ja sobie nie przywłaszczam tych piosenek, to są piosenki z gry. Czyli to jest chyba logiczne, że należy to do twórcy gry. Prawa autorskie do muzyki. No ale to jest YouTube. Czego my tu oczekujemy, prawda? O, nice, policja. O, na chodniczek wjechałem. Okej, mniej niż kilometr do mety. Jesteśmy już prawie na miejscu. Jesteśmy już w Las Vegas, jakby nie patrzeć. Okej, mamy metę. Tak, chłopie, udało się. Do Chicago kawał drogi. Okej, odblokowaliśmy sobie samochód, widzę. I co teraz? Las Vegas. Las Vegas Boulevard. NV to jest chyba Nevada, tak? Dobrze mówię? Tak, Nevada. Czy to oznacza, że teraz sobie będę mógł wybrać kolejny samochód? Bo nie wiem. O 10 pozycji. Da się zrobić. Okej,
Dobra, pierwszy już wyprzedzony, drugi już jest w zasięgu. No serio? Gro, what the fuck? Okej, jesteśmy znowu tutaj. Wróciliśmy. Mam nadzieję, że teraz mnie nie wywali, bo się obraża. Się obraża i będzie tyle z tego. Aj, 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 aj. Bardzo źle. O, znowu ominąłem skrót. Znaczy taki skrót, taki umowny. To nie był jakiś wypasiony skrócior, trzeba przyznać. Strasznie dużo policji tutaj jest. Ciekawe czemu? Bo nie dlatego, że jestem w środku miasta ścigając się nielegalnie. Nice, ładnie to zrobiłem. Au! Au! Kraksa. A tak właśnie patrzę, what the fuck, co to na mnie jedzie, tak naprzeciwka. Dobra, trzeba na to uważać. Dobra, kolejne cofnięcie zostało wykorzystane. Dobra, tutaj mamy skrót. Wykorzystam go, nie umieszkam. To nie był koniec skrótu, tam trzeba było przejechać przez tą... Smutno mi. A zapory robią świntuchy. Dobrze. Jeszcze 6 muszę wyprzedzić. 5. Muszę trochę naładować. O kur... To jest niebezpieczne to co oni robią. Jest! Ej, udało się! Tak, jest! Ukończono. Mamy miejsce, które? 139. Docelowo 50 w Chicago. No to... Ej, do Chicago jeszcze daleko. Damy radę. Z palcem wiecie gdzie. North Shore Road. Jeszcze chyba nie... Jeszcze nie wyjechałem z Las Vegas. Czyli znowu pełno policji. Trzeba będzie na to uważać. I mam czkawkę. Musimy uciec z Las Vegas. Myślę, że da się zrobić. Oż. Dobra. Uwaga na takie akcje. O, już widzę, że świnie się ustawiają. Nice. Oż. Ale ja spierdzielam przy tym niesamowicie. Ciekawe, czy w tej części jest coś takiego, jak wiecie, spowalniać pościgu, jak to było zawsze w Need for Speedzie. Jak to zatrzymany? Z jakiej racji? Powiedzcie, że wsadem. Okej, quit time eventy. Szybko! Enter! Spacja! Enter! Dobra, poszło. Enter! Nie zdążyłem, enter! Jest! Ale zajebiście. O, dobra, spierdalamy. Maszuj spację, maszuj. Enter. Okej. Spierdalamy.
Dużo się tu dzieje. Co? Jak to? No dobra, to jeszcze raz ten etap. Enter. Pięknie. Pan akrobata nie przesadza. Okej. Okay. Enter. Jeszcze raz spacja pewnie będzie. Enter. Kupa w mordę i chuj. I bardzo dobrze. Fuck the police. YOLO. Enter. Doki tu. Przecież zrobiłem enter. Dawaj. Świetnie. Oh fuck. Ale emocje, jak na grzybach. O Boże, zagapiłem się. Zgon i chuj. Zagapiłem się totalnie. Aha, to są strzałki. Aha. Jestem strasznie słaby w tych quick time eventach. Dobra, tu. Teraz będzie strzałka. W prawo. Co teraz? Spacja. Spacja, 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 space, space, enter. Gleba. Ja pierdolę. Nice. Nice. Podjarałem się. Tylko 500 expa za takie coś? Tylko 500 expa za takie coś? To było świetne. Muszę przyznać, że to było zajebiste. Dobra, level 7. Okej. Muszę przyznać, że to było coś. Odblokowano drafting. Możesz teraz trzymać się za przeciwnikiem, aby korzystać z draftingu. Kiedy wskaźnik draftingu, wiem, bla bla bla. Dobra. Okej. North Shore Road. Ciekawe, czy teraz będę się już ścigał, czy jeszcze będę uciekał na piechotkę. Jeszcze na piechotkę. Aston Martin, Lamborghini, Gallardo, 911. Oczywiście, że Lamborghini biorę. Oczywiście. Odcinek trzeci. Ukończono. Sztos. Hajs. Bogactwo. I Rafał Bruski. Rozpoczynamy kolejny odcinek. W dalszym ciągu góry widzę. Dużo zakrętów. Pustynne wzgórza. No spoczko. Czyli jeszcze ten wyścig i będziemy kończyć odcinek. Tak jak mówiłem, 5 wyścigów na odcinek. Będziemy się tego trzymać. North Shore Road. Dobra, trzeba awansować o 10 pozycji. Myślę, że dam radę to zrobić.
A nie, 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 nie. Tak się nie bawimy, ziom. No up. Lecimy jeszcze raz. 10 pozycji, o hu. To nie musi być takie proste, jak mi się wydaje. Dobra, 4 samochody z miejsca, wyprzedzone. Brawo. Jeszcze kolejne 2 teraz. O, to było bliskie. Ale idzie świetnie. Szczerze mówiąc, to tutaj chyba mogłem Astona Martina wziąć. Wiecie, żeby był muscle car. Bo to już jest raczej autostrada niż jakieś drogi. Ile jeszcze? Jeszcze 4 muszę wyprzedzić. Mam nadzieję, że to się uda. Nice. Ej. Te Lamborghini bardzo dobrze jeździ, muszę przyznać. Dobra, kolejny wyprzedzony i 3 już przede mną swoich przeciwników widzę, moje cele. O, pan numer 129. Ła, to było bliskie. I nara. Pozdrowienia dla rodziny. Mam tylko pół sekundy przewagi, nie mogę tego spierdzielić. Nie mogę dać mu się wyprzedzić. Nice. Dobrze idzie. Dobra, teraz już mam trochę więcej luzu, 2 sekundy ponad przewagi. O, chyba gdzieś zajebał, bo już mam 3. Jest bardzo ciemno, bardzo mi się nie podoba ta sytuacja. Jest! Meta! Gazem. Thank you. Ukończono. Pozycja w The Run 129. Jak najbardziej tak. Więc tak, dziękuję wam przeserdecznie za kolejny zajebisty odcinek. W tym odcinku serio wydarzyło się całkiem sporo, muszę przyznać. Ta gra jest świetna po prostu. Bardzo mi się podoba to, co zrobili z Need for Speedem. No i tak, nie przedłużając, widzimy się w następnym odcinku. Siemano.